MikroLED. Tymi słowami żyją wszyscy maniacy RTV od dłuższego czasu, a konkretnie od 2018 roku, kiedy to Samsung zaprezentował na targach CES prototypowy wyświetlacz o rozmiarze 150 cali. Technologia ta jest, nie ukrywajmy, kosmicznie droga, ale wedle obietnic ma dostarczać idealną jakość, znacznie przewyższając wszystkie telewizory i projektory. Jak jest naprawdę? Za kilka minut wszystko będzie jasne, gdyż mieliśmy okazję przetestować najnowszy ekran MicroLED 4K, jakim jest Samsung MNA110. Zaczynamy! Dobra, mierzymy. Mamy tutaj finalne 110 cali. To 44? Mega, mega. Ale w czerni. Widziałeś to? O, widzisz? Teraz tak. No. Na początek kilka słów przypomnienia, co to jest MicroLED. Otóż jest to wyświetlacz zbudowany z miniaturowych diod LED, które bezpośrednio tworzą piksele. Nie potrzeba więc żadnej dodatkowej matrycy, by generować obraz. Coś jak na telebimie, ale w dużo mniejszej skali i z nieporównywalnie większą precyzją wykonania. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać idealną czerń, tak jak w innych technologiach samoemisyjnych, typu OLED czy QD-OLED, będąc jednocześnie znacznie trwalszym. Nie chodzi tu tylko o mniejsze ryzyko powidoków, ale także o możliwość uzyskania znacznie wyższej luminancji. Cechą charakterystyczną dzisiejszych wyświetlaczy MicroLED jest ich modułowa budowa. Kompletny ekran składa się z kilkudziesięciu mniejszych, spasowanych tak, by tworzyć całość. Wiele osób upatruje w tym możliwość rozbudowy wyświetlacza do większego rozmiaru z biegiem czasu. Raczej w ten sposób to nie zadziała, z kilku technologicznych przyczyn, których akurat dzisiaj omawiać nie będziemy. Modułowa budowa wynika z procesu technologicznego, który polega na układaniu diod na podłożu za pomocą ramienia robota. Drobna niedoskonałość mogłaby sporo kosztować, gdyby ekran był w jednym kawałku. Jeśli o kosztach już mowa, to omawiany dzisiaj wyświetlacz kosztuje ponad 500 000 zł. Daje to pogląd na to, jak zasobożerna jest produkcja, nawet w modułach. Przejdźmy teraz do testu, który przeprowadziliśmy kompleksowo, tak jak dla każdego innego wyświetlacza. Słuchajcie, jesteśmy w podwarszawskim Sękocinie, gdzie zaprosiła nas firma Samsung do swojego centrum szkoleniowego. Wchodzimy do środka i wiecie, co nas tam czeka? W końcu pierwsi na świecie będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda i działa telewizor w technologii MicroLED. Zgadza się. Oglądaliśmy go ciągle na targach, zawsze to było tylko jakieś demo. Natomiast jest tu telewizor, który jest do sprzedaży, 110 cali, można go normalnie kupić, z Tizenem na pokładzie, z One Connectem. No i idziemy zobaczyć, bo naprawdę, no, Maciek już tam koper jest, kalibruje go bardzo dokładnie. No i w takim razie idziemy zobaczyć, jak to świeci, jakie są efekty. To chodźcie do środka, Maciek już tutaj jest. Oto MicroLED, 110 cali. Pierwsze, co rzuciło się nam w oczy, to bardzo wysoka jasność matrycy. Średnia w sekwencji testowej HDR przekroczyła 1670 nitów. Co prawda Sony ZG9, czyli telewizor LCD, uzyskał kiedyś wyższy wynik, ale nie był on połączony z idealną czernią technologii MicroLED. W HDR-ze świeci 1660 nitów na ten moment. Teraz zobaczymy go w scenach, nie? Bo on też ma mechanizm, który zmniejsza jaskrawość, jeżeli jest duża powierzchnia. No tu się nagrzewa. Nie, no ale jasność trzyma, jest tam 1660 cały czas, nie? Na testowanym ekranie nie było żadnego efektu halo, gdy jaskrawy obiekt znajdował się na ciemnym tle. Sam efekt HDR był stabilny, aczkolwiek przy scenach testowych o bardzo dużym APL, czyli dużym wypełnieniu bielą, potrafił osłabnąć o kilkaset nitów. Zapewne po to, by ekran zmieścił się w swojej etykiecie energetycznej. Podobnie zachowują się zresztą ekrany OLED i QD-OLED. Tutaj przygasł i teraz się będzie podnosił w kolejnej scenie. Tyk, widzisz? I już pewnie etykieta energetyczna mu nie pozwala. Po prostu by za bardzo wzrosła konsumpcja energii. Diody użyte do konstrukcji matrycy pozwalają uzyskać 96% pokrycia palety barw DCI-P3 i 71% BT2020. Są to wyniki całkowicie satysfakcjonujące, ale trzeba zauważyć, że na przykład technologia QD-OLED Samsunga oferuje więcej w tej materii.
Jeśli chodzi o czerń, to tak jak w innych technologiach samoemisyjnych, jest idealna. Przy nocnym seansie matryca nie emituje absolutnie żadnego światła, więc obraz ma niezwykłą plastykę i głębię. Trzeba jednak powiedzieć, że przy oglądaniu dziennym czerń dosyć wyraźnie się pogarsza. Dzieje się tak, ponieważ podłoże, na którym umieszczone są diody LED, odbija znaczną część światła, zamiast je absorbować. W tej kategorii wyświetlacz, czy to LCD, czy OLED, ma dużą przewagę, gdyż światło jest niemal idealnie blokowane w warstwach polaryzacyjnych. MicroLED w takich warunkach przypomina bardziej telewizor plazmowy, którego czerń wyraźnie wzbudzała się w oświetlonym pomieszczeniu. Oczywiście w porównaniu do leciwej plazmy wygrywa znacząco jasnością w SDR, która wynosi 660 nitów przy wypełnieniu 10% i spada wykładniczo, by zatrzymać się na 115 nitach przy bieli na całym ekranie. Ponownie jest to efekt zbliżony do OLEDa i QD OLEDa. Warto też nadmienić, że są pewne niuanse związane z reprodukcją ciemnych odcieni barw. Są one mocno zaszumione, ponieważ telewizor stosuje technikę zwaną differingiem. Ciemne kolory generowane są poprzez całkowite wygaszenie niektórych pikseli, w zamian za mocniejsze rozświecenie sąsiednich. Jest to powszechnie stosowana taktyka, na przykład w OLEDach, umożliwiająca wyświetlenie obrazu, gdy wysterowanie diod przy bardzo niskich poziomach jasności jest problematyczne. Tu jednak jest na tyle agresywna, że wyjątkowo mocno rzuca się w oczy. W oczy rzucają się też niestety łączenia modułów wyświetlacza. Trzeba przyznać, że producent wykonał tytaniczną wręcz robotę, by wszystko zostało jak najlepiej spasowane. Dzięki temu nie widać przerw, rozjustowanych kolumn pikseli czy innych defektów znanych z telebimów. Widać jednak strukturę prostokątnych łączeń modułów i może to rozpraszać. Dobrą stroną ekranu są za to kąty widzenia, które nie wpływają w żaden negatywny sposób na obraz. Jeśli chodzi o reprodukcję barw, to przyznać trzeba, że telewizor daje się bardzo dobrze skalibrować, więc można uzyskać idealne, reżyserskie kolory. Skoro już o kolorach mowa, to warto wspomnieć, że każdy telewizor, jaki znajdziemy na rynku, warto skalibrować, by uzyskać lepszą jakość obrazu. Kalibracja telewizora, której przebieg widzimy na filmie, to proces precyzyjnego ustawiania parametrów za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego. W efekcie uzyskujemy obraz najbliższy temu, co stworzył reżyser – kinowy i naturalny. Proces pozwala też zmniejszyć pobór energii poprzez dopasowanie jaskrawości obrazu do docelowego pomieszczenia oraz zmniejszyć emisję światła niebieskiego. Firma Skalibruj TV jest certyfikowanym wykonawcą kalibracji z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich markach telewizorów i projektorów. A teraz zobaczmy, jak wyglądają typowe różnice przed i po kalibracji. Niuansem pozostają jednak detale w czerni w trybie HDR, których zwyczajnie trochę brakuje. Stąd jest znośnie. Trochę widać, ale znośnie. Natomiast brak detali w czerni jest trochę problematyczny. No tutaj widać, że robi robotę, nie? No takie kino już, nie? Takie coś ciężko zobaczyć. Ekran na pewno spodoba się graczom, bo input lag tylko nieznacznie przekracza najbardziej rygorystyczną kategorię placebo przy 60 Hz, mieszcząc się w niej przy sygnale 120 Hz. 4K 60 Hz, 38 milisekund. W kwestii odwzorowania ruchu jest bardzo dobrze. Ekran pracuje natywnie w 120 Hz i posiada upłynniacz obrazu znany z innych telewizorów Samsunga. Z uwagi na to, że diody LED mają błyskawiczny czas reakcji, możemy spodziewać się ostrego i wyraźnego obrazu podczas dynamicznych transmisji sportowych, jak i gier. No, niewątpliwie jest 100-hercowy i niewątpliwie ma bardzo dobrą ostrość, bo on cały czas się odświeża mocno. Właśnie widzę, że jest taki. A jak w kwestiach użytkowych? Tutaj Samsung zapewnił wszystko to, co mieliśmy w systemie Tizen z poprzedniego roku. Jest więc bardzo wygodny interfejs, pełen aplikacji streamingowych i nie tylko, dostępny bezpośrednio pod pilotem. Można by powiedzieć, że obsługa MicroLEDa jest tak samo wygodna jak każdego innego telewizora tego producenta. To samo tyczy się urządzeń zewnętrznych. MicroLEDa podłącza się One Connect Boxem, więc bez problemu zepniemy go z każdym z naszych źródeł obrazu. Unikalną funkcją jest możliwość wyświetlania obrazu z 4 różnych źródeł naraz. Warto też wspomnieć, że jest aż 6 portów HDMI, z których wybrane pracują w standardzie HDMI 2.1. Przejdźmy teraz do podsumowania. Czy technologia MicroLED jest faktycznie ideałem?
Z pewnością takie stwierdzenie byłoby mocno przesadzone. Owszem, jest kilka bardzo mocnych stron. Wysoka jasność matrycy, świetne kąty, dobre odwzorowanie ruchu, rewelacyjna czerń przy oglądaniu nocnym i przede wszystkim bardzo duże przekątne. Nie da się jednak ukryć, że jest też kilka mankamentów typowych dla tej technologii, których nie mają nowe telewizory mini LED, na przykład fenomenalny i niewiele mniejszy QN98Q80C czy QD-OLED S95C. A Wy co o tym myślicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia!